Witam Państwa serdecznie na pierwszej dwustronnej zagranicznej wizycie prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, pana Klausa Heinera Lehne, pana polskiego członka ETO, pana Janusza Wojciechowskiego oraz prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Jako pierwszy głos zabierze pan prezes Krzysztof Kwiatkowski. Jest dla mnie niezwykle symptomatyczne i sympatyczne, że pierwszą wizytę bilateralną nowy prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, pan prezes Klaus Lehne, odbywa w Polsce, odbywa w polskiej Najwyższej Izbie Kontroli. O wadze i znaczeniu tej wizyty niech świadczy fakt, że oprócz tutaj spotkań roboczych w Najwyższej Izbie Kontroli, bezpośrednio po tych spotkaniach nasz gość udaje się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i o wadze tej wizyty niech świadczy fakt, że panu prezesowi towarzyszy polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, pan Janusz Wojciechowski. To także jest podkreślenie obustronnych, dobrych relacji na linii Europejski Trybunał Obrachunkowy Polska, na linii Europejski Trybunał Obrachunkowy Najwyższa Izba Kontroli. Dzisiaj za nami już niezwykle intensywna część roboczych spotkań. Podkreśliliśmy dotychczasową współpracę między polskim NIK-iem a Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Pamiętamy wszyscy, że Europejski Trybunał Obrachunkowy to jedna z tych kilku instytucji wspólnotowych. Oprócz Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to jest ta instytucja, która w sposób szczególny ma możliwość badania wydatkowania funduszy europejskich we wszystkich 28 państwach Unii Europejskiej. I to jest ta instytucja, która z jednej strony może stwierdzić, że te pieniądze zostały wydatkowane prawidłowo lub nie, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Dla nas niezwykle ważną rzeczą jest, że polski NIK bardzo blisko współpracuje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Uczestniczymy w kontrolach ETO, które są realizowane na terenie naszego kraju, kontrolerzy NIK-u. Ja miałem możliwość osobistej współpracy z panem prezesem jeszcze kiedy był europosłem i kiedy w ramach polskiej prezydencji był tą osobą, która w sposób szczególny w obszarze wymiaru sprawiedliwości, za który wtedy odpowiadałem, on pomagał nam przekonywać do projektów polskich różnych dyrektyw na poziomie Parlamentu Europejskiego. To doskonały prognostyk przed współpracą teraz już w nowej roli pana prezesa jako szefa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. I musicie państwo wiedzieć, że dzisiejsze spotkania to nie było tylko podkreślanie tej dobrej atmosfery we współpracy między naszymi instytucjami, ale było bardzo wiele konkretów. Po pierwsze, wkrótce Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpocznie w Polsce bardzo dużą kontrolę dotyczącą jakości powietrza na terenie naszego kraju. Wiemy, że Polska ma z tym problem szczególny. Jest dla nas niezwykle ważną rzeczą, że w ramach Trybunału tą kontrolę będzie nadzorował pan Janusz Wojciechowski. Z drugiej strony ta kontrola, w której uczestniczy aż 15 narodowych organów kontroli z Europy oraz organ kontroli z Izraela, jednym z dwóch koordynatorów tych 15 międzynarodowych organów kontroli jest polski NIK i będzie to jedna z największych w ogóle kontroli w historii instytucji europejskich organów kontroli. A że w Polsce mamy ten problem szczególnie istotny, nie muszę państwa do tego przekonywać, dlatego niezwykle się cieszymy, że w Polsce kontrolę tą będzie przeprowadzał także Europejski Trybunał Obrachunkowy. Dzisiaj bardzo długo o tej kontroli rozmawialiśmy. Przygotowujemy się do tej kontroli, będziemy chcieli tu bliżej z ETO w tym zakresie współpracować. Pan prezes Lehne miał jeszcze dzisiaj niezwykle istotne spotkanie. Chciałbym w tym miejscu podziękować za zauważenie, że polski NIK z organów kontroli europejskich może jest tym, który jest najbardziej otwarty na dialog z obywatelami, bo przed chwilą zakończyło się spotkanie pana prezesa i polskiego przedstawiciela w Europejskim Trybunale, polskiego członka w Europejskim Trybunale Obrachunkowym z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt. Przy polskim NIK-u działa organ opiniodawczo-doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką ochrony zwierząt, którzy na zasadzie opiniowania mogą przedstawiać swoje stanowisko względem wszystkich kontroli NIK-u dotyczących problematyki ochrony zwierząt.
To jest takie otwarcie na dialog z opinią społeczną, które prezentujemy w polskim NIK-u. I znowu, w najbliższym czasie Europejski Trybunał Obrachunkowy będzie miał w tym zakresie kontrolę dotyczącą dobrostanu zwierząt i jest znowu dla nas takim wyjątkowo sympatyczną okolicznością, że tą kontrolę będzie nadzorował polski członek WETO, czyli pan Janusz Wojciechowski. Ja poinformowałem także dzisiaj naszego gościa o ustaleniach najnowszej kontroli NIK-u dotyczącej rynku suplementów diety w Polsce. Niestety, jak Państwo wiecie, ta kontrola to jest jedna z tych kontroli, gdzie wnioski nie są optymistyczne. Okazało się, że rynek suplementów diety w Polsce funkcjonuje w taki sposób, że w sprzedaży były suplementy diety, które zawierały bakterie chorobotwórcze, substancje o charakterze narkotycznym, substancje również, które mogą być niestety szkodliwe dla zdrowia. Rozmawialiśmy o tej problematyce. My w NIK-u analizujemy zagadnienie rynku suplementów diety w układzie regulacji w całej Unii Europejskiej. Może w przyszłości będzie to kolejny obszar naszej współpracy. I ostatnie zagadnienie, poinformowałem pana prezesa, zresztą nie będę tutaj ukrywał, że z uwagi na te osobiste relacje mogę poinformować, że poinformowałem Klausa także o jeszcze jednej ważnej kontroli dotyczącej ochrony rzeki Bug, która to ochrona rzeki Bug była kontrolą, którą polski NIK przeprowadził z organami kontroli Ukrainy i Białorusi. W wyniku tej kontroli, która korelowała z wcześniejszą kontrolą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, okazało się, że w sposób zasadniczy wpływ na zanieczyszczenie całego Morza Bałtyckiego ma państwo, które nie ma linii brzegowej nad Bałtykiem, czyli Ukraina. To Ukraina zrzuca ścieki między innymi z Lwowa do Bugu, które przez Wisłę wpływają do basenu Morza Bałtyckiego. Jednym z wniosków tej kontroli, który przedstawiłem panu prezesowi, jest, żeby Unia Europejska na poziomie wspólnotowym rozważyła ustanowienie specjalnego programu pomocowego, który sfinansowałby na przykład modernizację oczyszczalni ścieków we Lwowie. Ukraińcy dzisiaj wydają pieniądze na czołgi w Donbasie, a nie na oczyszczalnię ścieków we Lwowie i to jest zrozumiałe. Dlatego jeżeli chcemy poprawić czystość całego basenu Morza Bałtyckiego, to na wzór specjalnego programu, który swego czasu Unia Europejska ustanowiła dla zabezpieczenia miejsca wybuchu na terenie elektrowni atomowej w Czarnobylu, należałoby rozważyć taki program, który by był programem finansowego wsparcia dla Ukrainy związanego z ochroną czystości wód, które wpływają do Bugu ze strony ukraińskiej. To były problematyki związane, tematy związane z naszym spotkaniem, a teraz już oddaję głos naszemu gościowi. Będziecie Państwo mieli bezpośrednie tłumaczenie wystąpienia pana prezesa. Klaus? Dear President, it is a great honor for me to be invited to visit the NIK today. Panie prezesie, to wielki zaszczyt dla mnie, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu i dziękuję za zaproszenie mnie do NIK. The NIK is well known in Europe and beyond for its outstanding expertise and knowledge acquired in its long history of almost 100 years. NIK jest bardzo znany powszechnie w Europie i nie tylko za swoje doświadczenie, za swoją wiedzę i za swój udział w rozmaitych coming from an EU institution, this is a particular impressive figure for me. And even more impressive is the long tradition of state auditing in Poland, which goes back several centuries. Jako dla byłego członka instytucji unijnych, to jest dla mnie wyjątkowa instytucja i chciałbym również w tym miejscu złożyć hołd dla długoletniej, stuletniej tradycji, prawie stuletniej tradycji działalności Izby. The cooperation between our two institutions has a long and successful history. Współpraca pomiędzy nami, naszymi obiema instytucjami ma bardzo długą i pełną sukcesów historię. So it comes as no surprise that the NIK is the first national supreme audit institution that I visit officially as newly elected president of the European Court of Auditors. Więc nie jest zaskoczeniem to, że Najwyższa Izba Kontroli jest pierwszą instytucją, jaką odwiedzam w swojej funkcji prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. I'm particularly grateful that I had the chance to exchange our views on the importance of the work of our two institutions for the citizens in Poland and in Europe with President Kwiatkowski and his team this morning.
Jestem szczególnie wdzięczny za to, że miałem możliwość wymienić doświadczenia oraz opinie na temat kwestii istotnych dla obywateli Polski oraz całej Europy z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim i jego ludźmi. I know President Kwiatkowski since a long time. I already appreciated his expertise and dedication when he was the Polish Minister of Justice and a member of the Sejm. We cooperated very well already at that time when I was the chairman of the Committee on Legal Affairs in the European Parliament and the chairman of the Conference of Committee Chairs of the European Parliament during the Polish presidency. Znam prezesa Kwiatkowskiego od wiele lat. Miałem okazję podziwiać jego wiedzę oraz poświęcenie w czasie, kiedy był polskim ministrem sprawiedliwości i członkiem Sejmu i parlamentarzystą. Pracowaliśmy bardzo dobrze już w tym czasie, kiedy ja byłem przewodniczącym Komisji do Spraw Prawnych w Parlamencie Europejskim i przewodniczącym konferencji szefów komisji. The discussions today proved that the missions of both Supreme Audit Institutions are very similar. Dzisiejsze rozmowy wykazują, że misje naszych obu instytucji są bardzo podobne. President Kwiatkowski with the NIK ensures that Polish citizens can rest reassured that their tax money is invested wisely on their behalf. It is mine and my colleagues' task at the ECHA to make sure that the European and thus the Polish taxpayers get value for their money on the European level as well. We secure transparency of public finances in the interests of the citizens. NIK jakby daje gwarancję swoim obywatelom, że ich pieniądze pochodzące z ich podatków są wydawane mądrze i we właściwy sposób. Ze swojej strony ETO zapewnia Polaków, że ich pieniądze są dobrze wydawane również na poziomie europejskim. Zapewniamy przejrzystość finansów publicznych dla dobra obywateli. The NIK has done a tremendous job in safeguarding the public finances in Poland in the recent years. President Kwiatkowski has continued the line of outstanding presidents of the NIK, one of which I have the pleasure of now working together and who is accompanying me on this visit, my dear colleague Janusz Wojciechowski, the member for Poland in the European Court of Auditors. NIK ma wielkie zasługi w zapewnianiu prawidłowego wydatkowania środków publicznych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Prezes Kwiatkowski dołączył do szacownego grona wspaniałych prezesów i z jednym z nich mam zaszczyt pracować dzisiaj. Jest to pan Janusz Wojciechowski, który jest obecnie polskim członkiem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Independent external auditors have a constitutional role and an important task comparable to the role of law, to the rule of law and the independence of justice. Niezależni audytorzy mają bardzo, bardzo ważną rolę do odegrania jakby w systemie zapewnienia dobrego zarządzania i prawidłowego wydatkowania. They are part of a functioning system of checks and balances in a modern state or union of states. Są oni są jakby częścią zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu równowagi pomiędzy wydatkowaniem a kontrolą. The NIK is a beacon in this sense. This is the reason why the ECHA is happy to cooperate with the NIK in supporting supreme audit institutions in lesser developed countries to strengthen their independent functioning. NIK jest tutaj tak jakby ikoną i dlatego Europejski Trybunał Obrachunkowy jest bardzo zaszczycony i że może korzystać z tego doświadczenia, a także promować je dalej w mniej rozwiniętych krajach. Regarding our cooperation in EU matters, our role is to examine spending in areas with which touch on the everyday lives of EU citizens, their problems and needs. That is why we want to examine air quality and environmental health measures. Mr. Wojciechowski will tell you more in detail about the ECHA's audit on air quality in a minute. Naszą rolą jest badanie wydatkowania środków, ale bliskie takiemu codziennym problemom obywateli. I dlatego chcemy zbadać jakość powietrza, a także inne kwestie, a także funkcjonowanie innych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska. Pan Wojciechowski powie Państwu zaraz trochę więcej na temat kontroli Trybunału w zakresie jakości powietrza.
I'm very much looking forward to our further cooperation with President Kwiatkowski and the NIK for the benefit of the Polish and all other European citizens. This is now needed more than ever. Thank you. Jestem jakby oczekuję, że nasza współpraca w przyszłości będzie się rozwijać bardziej i bardzo na to liczę, że moja współpraca z prezydentem Kwiatkowskim i z NIK będzie się układała bardzo dobrze, ponieważ teraz jest potrzebna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo miło słyszeć te słowa szacunku i uznania dla Najwyższej Izby Kontroli ze strony pana prezesa Lenę. Słowa szacunku dla instytucji, której podstawy w wolnej Polsce tworzył prezes Izby, późniejszy prezydent świętej pamięci, profesor Lech Kaczyński. Dorobek, który miałem okazję kontynuować, a dzisiaj kontynuuje ten dorobek pan prezes Kwiatkowski. Rzeczywiście doświadczenia Izby są cenione w Trybunale i to słyszę bardzo często i te najważniejsze kontrole, które Trybunał podejmuje, są podejmowane we współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli. Szanowni Państwo, o tej kontroli dotyczącej ochrony powietrza. Jedna z najważniejszych kontroli Trybunału. Dlaczego ją podejmujemy? Ponad 400 tysięcy ludzi przedwcześnie umiera w Europie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. To są oficjalne dane Europejskiej Agencji do Spraw Środowiska. Równocześnie Unia Europejska wydaje bezpośrednio na cele związane z ochroną powietrza w dwóch ostatnich okresach budżetowych, w dwóch ostatnich siedmiolatkach 2 miliardy euro, około 2 miliardów euro, taka kwota jest. I teraz co my chcemy sprawdzić? Po pierwsze, w Unii Europejskiej obowiązuje wiele dyrektyw, co najmniej 11, które bezpośrednio są związane ze sprawami dotyczącymi ochrony powietrza. Chcemy sprawdzić, czy te dyrektywy zostały wprowadzone w życie w państwach członkowskich. Jeśli nie w pełni, to dlaczego? Jakie są tego przyczyny? Jak to nadzoruje, jak to monitoruje Komisja Europejska? To będzie jakby jeden segment tej kontroli. Drugi to są właśnie te 2 miliardy euro. Czy one są wydawane właściwie, czy przynoszą trwałe efekty? Czy przyczyniają się rzeczywiście do poprawy jakości powietrza? I wreszcie trzeci, chyba najważniejszy z punktu widzenia Polski. Wiemy, że nasz kraj jest najbardziej zanieczyszczonym krajem, jeśli chodzi o powietrze, o jakość powietrza. Chociaż z drugiej strony ta liczba ofiar największa jest w Niemczech, w ojczyźnie pana prezesa Lenę. Czyli to jest wielki problem całej Europy. I ten trzeci segment kontroli chcemy ocenić, czy polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska ma właściwe priorytety. 2 miliardy to jest wielka suma, ale z drugiej strony, jeśli się ją porówna z tym wielkim dramatem tych ponad 400 tysięcy ludzi umierających każdego roku, to być może te priorytety nie są właściwie określone i to może być jedna z ważnych konkluzji tego raportu. Tak, pod tym kątem chcemy politykę europejską w zakresie ochrony środowiska i zdrowia publicznego ocenić. Bardzo ważna kontrola. Cieszę się, że Najwyższa Izba Kontroli aktywnie jako koordynator współpracy z innymi narodowymi organami kontroli występuje w tej kontroli. To jest dla nas bardzo ważne. NIK ma wielkie doświadczenie w tym zakresie. Tak się składa, że jeden z ostatnich raportów NIK-u, który ja podpisywałem jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, dotyczył ochrony powietrza. Wiele wniosków niestety aktualnych jest po 16 latach. Najwyższa Izba Kontroli niedawno przeprowadzała też dużą kontrolę w 2015 roku. Jest wypracowana metodologia, będziemy korzystać z tego doświadczenia. Bardzo ważna kontrola, która może się przyczynić do wielu zmian w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o podejście do tej sprawy. I liczę, że ona będzie przydatna. Wyniki tej kontroli, które się pojawią w przyszłym roku, będą bardzo przydatne dla kształtowania przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby twórcy przyszłego budżetu pamiętali o tych 400 tysiącach ponad osobach, które przedwcześnie umierają z powodu zatrucia powietrza. W Polsce to jest prawie 50 tysięcy osób według oficjalnych danych Agencji Ochrony Środowiska. Jesteśmy nie tylko strażnikami pieniędzy, ale staramy się być w Trybunale adwokatami ludzi. I w tej roli Trybunał występuje w tej kontroli.
będziemy robić wszystko, żeby te wyniki realnie przyczyniły się do poprawy sytuacji w Europie i również w Polsce. Dziękuję. Teraz jest czas na pytania. Proszę najpierw o pytania w temacie konferencji lub kontroli NIKA. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to pan prezes Krzysztof Piątkowski jest do państwa dyspozycji. Jako pierwsza redakcja TVP Info, proszę. Dzień dobry, Justyna Siekulska, TVP Info. Ja mam pytanie do pana prezesa Leny. Pan mówił o tym, bardzo pozytywnie wypowiadał się o współpracy z NIKiem. Chciałabym o szczegóły tej współpracy zapytać, czy na czym dokładnie polega ta pozytywna współpraca, jakie są, czy są jakieś trudne elementy pomiędzy ETO a NIKiem, czy w czym państwo się zgadzają, czy są jakieś punkty sporne. Bardzo dziękuję. I would like to refer to what you said about the cooperation with NIK. Could you give some more details of this cooperation? Could you please also tell us if about some positive aspects of it, but also do you meet any difficulties in cooperating with NIK on an everyday basis? I'm not aware about key difficulties that we have with NIK. I think the cooperation is excellent. There have been some areas in which we had done joint cooperation for certain audits, animal welfare, animal disease had been one of those. Another, actually right now, where Janusz Wojciechowski is in charge, is the air quality. We had cooperation in the area of JASPERS. JASPERS are the EU programs in improving, I don't know the exact English word for that, project development in certain areas and how the EU institutions are operating there. So there are a lot of things where we have a close cooperation. We have as well a close cooperation on the level of the international associations like EUROSAI and INCOSAI. I already mentioned in my short words that we have a cooperation in supporting supreme audit institutions in other countries. It's too much, yes, to translate. I make a break, okay. Nie jestem świadoma, żeby były jakiekolwiek istotne problemy w naszej współpracy, natomiast jeśli chodzi o dobre jej przykłady, no to są oczywiście wspólne audyty, w których uczestniczy NIK i ECO, na przykład kontrola w zakresie dobrostanu zwierząt, czy też zapobiegania chorobom zwierzęcym. Także bardzo ważna kontrola programu JASPERS, czyli unijnego instrumentu do nadzorowania wydatkowania, finansowania inwestycji ze środków unijnych. Mamy także bardzo dobrą współpracę międzynarodową w ramach INTOSAI czy EUROSAI, czyli organizacji zrzeszających organy kontroli, a także wspólne inicjatywy, w ramach których wspieramy rozwój innych organów kontroli. And of course we know each other, so we have a short line. We took up the phone and call and then we solved the problem. I dzięki temu, że znamy się osobiście, ta linia komunikacji jest bardzo krótka i szybka, bo po prostu możemy w każdej chwili wziąć telefon i zadzwonić jeden do drugiego. Jeżeli państwo pozwolą, też dodam jedno zdanie, że jest dla mnie niezwykle komfortową sytuacją, że ta współpraca instytucjonalna na linii Europejski Trybunał Obrachunkowy NIK jest doskonała, ale jest także dla mnie niezwykłym komfortem, że w wymiarze personalnym też ta współpraca, jak się ładnie mówi, czasami jest chemia w tej współpracy. Tak jak było powiedziane z panem prezesem, znamy się od dłuższego czasu i w Polsce mówimy, że beczkę soli zjedliśmy i ta współpraca ma tylko dobry kapitał, ale także chciałbym bardzo mocno podkreślić rolę i znaczenie polskiego członka w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Pan Janusz Wojciechowski jest w stałym kontakcie z NIK-iem, uczestniczył w naradzie, mamy doroczną naradę kadry kierowniczej NIK-u i już w tym spotkaniu uczestniczył i będzie uczestniczył w każdym kolejnym i korzystamy także z możliwości szkoleń naszych pracowników w kontekście metodyki kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Mówimy to o tym państwu, bo traktujemy jako ogromną wartość zarówno tą doskonałą współpracę na linii ETO-NIK, jak i nie ukrywam, że uważam, że takim bardzo dobrym fundamentem tej współpracy instytucjonalnej jest ta doskonała współpraca interpersonalna w tym układzie tych trzech osób, które tutaj państwo widzicie. If I may add just one point, it's right, I'm here for the first time in my function as being president, but I was already here 2 years ago, when under leadership of my predecessor, President Caldera, we had been here with a
larger delegation to improve to develop the relation between us and the corporation. So there is a continuation on high level over quite some time period, and this is a very good development. Chciałbym tu wtrącić, że oczywiście jest to moja pierwsza wizyta w charakterze prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, ale nie jest to moja pierwsza wizyta w Polsce. Byłem tutaj prawie 2 lata temu jako członek delegacji ówczesnego prezesa ETO, pana Vitora Caldeiry, i wtedy również jakby mieliśmy okazję rozwijać naszą współpracę i to się dzieje cały czas od tamtej pory również. Dodam tylko jedną kwestię, że wysoko cenione są w Trybunale doświadczenia Najwyższej Izby Kontroli długoletnie w zakresie przeciwdziałania korupcji. Ten sposób funkcjonowania NIK-u jako swego rodzaju systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami korupcji jest ceniony. Pan prezes Lenę popiera ideę przeprowadzenia w przyszłym roku takiej obszernej analizy systemowej, takiego przeglądu problemu zagrożenia korupcją w całej Unii Europejskiej. I to będzie na kanwie doświadczeń Najwyższej Izby Kontroli. Proszę o pytanie Polską Agencję Prasową. Michał Zabłocki, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie dotyczące kontroli zapowiadanych jakości powietrza i dobrostanu zwierząt. Proszę mi powiedzieć, kiedy one się rozpoczną, ile czasu potrwają, a także czy dotyczyć będą tylko Polski, czy też wszystkich krajów UE, ponieważ pan Wojciechowski powiedział, że będą przeprowadzone na terenie, dane będą porównywane w całej UE. Tak. Tam też proszę o wyjaśnienie. Kontrola dotycząca ochrony powietrza zacznie się, właściwie już trwają czynności związane z przygotowaniem programu tej kontroli, natomiast czynności kontrolne zaczną się w kwietniu. Dotychczasowe tempo procedury, które obowiązują Trybunał, powodują, że termin publikacji raportu to będzie prawdopodobnie wrzesień 2018 roku. Może nam się uda skrócić czas trwania tej kontroli, ale na razie planowany termin jest taki. Oczywiście będzie kontrolowana Komisja Europejska, będą misje do wielu krajów członkowskich, na pewno do Polski, tego możemy być pewni, nie do wszystkich krajów, ale to będzie ocena sytuacji w całej Unii Europejskiej. Czyli chcemy ocenić działania w całej Unii, między innymi wdrażanie dyrektyw. Nie do każdego kraju trzeba konkretnie jechać, bo wiele informacji jest na miejscu w Komisji Europejskiej, ale do wielu krajów takie misje kontrolerskie będą wysłane. To jeśli chodzi o ochronę powietrza, natomiast jeśli chodzi o kontrolę dobrostanu zwierząt, bardzo ważna, ja zabiegałem, żeby tę kontrolę wprowadzić do planu pracy i została wprowadzona, zacznie się w czerwcu, a wyniki będą pod koniec 2018 roku. To też będzie ważny moment, dlatego że będzie określana na nowo wspólna polityka rolna, zasady wspólnej polityki rolnej po 2020 roku, więc myślę, że ten raport dotyczący dobrostanu zwierząt, a to jest duża część wydatków unijnych, jest związana z zapewnieniem określonych standardów, jeśli chodzi o traktowanie zwierząt, to też będzie bardzo przydatna kontrola do planowania, projektowania przyszłej polityki rolnej. Jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą, tu 2 słowa w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Janusz Wojciechowski. Tak jak padło, ta kontrola już się w sensie jej metodyki rozpoczęła przygotowanie, bo tu mamy tą część, którą Europejski Trybunał Obrachunkowy będzie przeprowadzał w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale mamy także 15 narodowych organów kontroli położonych na terenie Europy. Dlaczego to jest takie istotne? W próbie, czyli wśród tych 15 są te, które reprezentują kraje, które sobie poradziły z tym problemem. Jest na przykład Szwajcaria, Hiszpania, kraje, gdzie w zasadzie nie ma przekroczenia norm związanych z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie na terenach miejskich w poszczególnych krajach, i są te kraje, które mają z tym problem. To jest Polska, to są kraje bałkańskie. I dlaczego to ma takie znaczenie? W ramach tej kontroli, tej międzynarodowej, równoległej, będziemy porównywać przepisy prawa w poszczególnych krajach, gdzie wprowadzono na przykład normy na paliwo, gdzie wprowadzono normy na piece, w których krajach funkcjonują pewne przepisy o charakterze lokalnym, ograniczające komunikację, przesuwające transport w kierunku transportu publicznego na terenie danych miast. Dlaczego to jest takie istotne? Będziemy mogli sprawdzić, jak po przyjęciu określonych regulacji w niektórych z państw
poziom zanieczyszczenia spadł, na ile ten problem udało się ograniczyć. To da niezwykłe narzędzie, żeby także polski rząd miał taką mapę drogową, porównującą rozwiązania funkcjonujące w poszczególnych krajach i jak to się przełożyło później na poprawę jakości powietrza, którym oddychają obywatele. A układ międzynarodowy, to, że jest Europejski Trybunał Obrachunkowy zaangażowany w tą kontrolę, ma ogromne znaczenie, bo o liczbach tych najsmutniejszych powiedział już pan Janusz Wojciechowski, prawie 500 000 Europejczyków, którzy umierają przedwcześnie, 48 tysięcy w tej grupie Polaków. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, 85% obywateli Unii Europejskiej mieszka na terenach, w których stale lub okresowo są przekraczane normy zanieczyszczenia powietrza. Zwróćcie państwo uwagę, dzisiaj jest to jeden z najistotniejszych problemów całej Unii Europejskiej i to, że Europejski Trybunał Obrachunkowy i polski NIK wśród organów kontroli wraz z partnerem holenderskim są najważniejszymi instytucjami w tej kontroli, a jest to jedna z największych kontroli w układzie międzynarodowym, to też pokazuje zaufanie dla tych instytucji i także, bym powiedział, wagę i skalę tego problemu. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, to bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy.